Witam Państwa serdecznie, Artur Brzyksy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj gościnnie w Whisky & Cognac Club M&P i z nami gospodarz tego miejsca, Mariusz Maśniak. Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj tutaj, ponieważ jest cała masa bardzo fajnych whisky, które do Polski sprowadza M&P. Mariusz, jako najlepszy specjalista w M&P od whisky, troszeczkę nas dzisiaj wesprze wiedzą, żebym nie musiał ja Wam opowiadać tylko wiedzy książkowej, tylko żeby Mariusz mógł opowiedzieć chociażby z punktu widzenia osoby, która w bardzo wielu z tych destylarni była. Dzisiaj opowiemy sobie na początku, ponieważ kilka odcinków dzisiaj sobie tutaj zrobimy, opowiemy sobie na początku o destylarni Buffalo Trace, tak? Buffalo Trace, właśnie, bo chciałem popełnić błąd, chciałem powiedzieć, że rozmawiamy o destylarni Blanton's, natomiast Blanton's jest marką, która jest robiona w destylarni Buffalo Trace. Czy Ty w Buffalo Trace byłeś? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja tym bardziej, natomiast Buffalo Trace jest destylarnią niezwykłą, chociażby z tego powodu, że zdobywa masę nagród i cały czas mówi się o tej destylarni jako o albo najlepszej, albo jednej z najlepszych destylarni w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to jest Kentucky, tak? Tak, jesteśmy w Kentucky, w miasteczku Frankfort, stolica stanu. No i Buffalo Trace, tak jak wspomniałeś, jest najbardziej utytułowaną chyba amerykańską destylarnią. 10 ostatnich lat to przynajmniej 6 wyróżnień dla najlepszej destylarni. Wow. Dużo się tam dzieje, nie skupiają się na jednej recepturze. Buffalo Trace w ogóle określa się jako takim uniwersytetem destylacji. Tak? To jest nie tylko jedna receptura bourbona, to jest wiele różnych receptur, na których w poszczególnych tygodniach roku się skupiają i produkują ich bardzo dużo. Jasne. Wiem, że tam jest cała masa marek, tak? Tak. Oni tych brandów mają mnóstwo, a są i whisky żytnie, są i whisky takie bourbony, czyli kukurydziane, z przewagą kukurydzy. Natomiast mają między innymi słynny magazyn H. O co chodzi z tym magazynem H? Słynny magazyn H to magazyn, który powstał bodajże w 1934 roku. Leżakuje tam około 16 tysięcy beczek i z tej środkowej części magazynu pochodzą beczki, wybierane są beczki do produkcji bourbona Blanton's. Aha, czyli tylko z środkowej części, to nie jest tak, że cały magazyn... No mówi się, że to najlepsze, oczywiście beczki są też selekcjonowane, wybiera się, musi przejść panel testingowy, jeżeli się okaże, że ona już reprezentuje dobrze Blanton'sa, tak, odpowiedniego, zaraz sobie powiemy jakie, to wtedy jest jakby, decyduje się i bierze się beczkę z tego magazynu. Dość specyficzna sytuacja też jest z podatkiem dla aniołów w Stanach, ponieważ bourbony z reguły są dużo młodsze niż szkockie czy irlandzkie whisky, no przede wszystkim szkockie. Wynika to przede wszystkim z podatku dla aniołów, czy bardziej wynika to z tego, że Amerykanie mają bliższy charakter do Polaków i nie są w stanie czekać tak długo, aż do nich dojrzewać? Nie, na pewno parowanie i ta dola działka dla aniołów, tak, jest dywidenda dla aniołów jest dużo wyższa. No pamiętajmy, że klimat w Kentucky dużo cieplejszy. W związku z tym, że wyższe są temperatury, chłodniejsze zimy, te wahania temperatur, w czasie których też dochodzi do tej interakcji między drewnem a dojrzewającym destylatem, są dużo intensywniejsze, tak? Więc destylaty też dojrzewają dużo, dużo szybciej, więc i parowanie jest dużo wyższe i jeśli chodzi o dojrzewanie, też dużo szybsze. Mówimy o trunkach, które mają około 6-8 lat w przypadku Blanton'sa. Oczywiście znajdziemy bourbony 12, 20, 20 pewnie 5-letnie, tak? One praktycznie nie dojeżdżają, nie docierają do Polski. Ale to też nie jest tak, że każdy bourbon nie ma podanego wieku, bo część ma podany wiek, ale faktycznie te lata są raczej dość mizerne w porównaniu do Szkocji. Tak, no w związku z tym szybszym dojrzewaniem i pamiętajmy, że przy zbyt intensywnym, zbyt długim dojrzewaniu w ciepłym klimacie za bardzo do głosu może dojść beczka, tak? Natomiast tutaj... A proporcje... no właśnie i tu dochodzimy do kolejnej sprawy, typ beczki, ponieważ bourbon jak, Blanton's jak każdy bourbon musi leżakować w beczce nowej, z białego dęba amerykańskiego, tak, której wcześniej nie leżakował żaden inny alkohol, to jest faktycznie świeżutka beczka. Wypalana, tam jest czterostopniowa skala bodajże. Tutaj mamy o czwartym stopniu wypalenia. Czyli mówimy, najmocniejszy tak? stopień wypalenia. Więc chyba są jeszcze wyższe, bo tam możemy dojść nawet do tej skóry aligatora, tak? Aligator czer to jest tak, ale tutaj mówimy o czwartym stopniu wypalenia, więc dosyć mocno.
No i tak jak wspomniałeś, zawsze nowa beczka, to już amerykańscy bednarze sobie zapewnili, tak, pracę na lata, tak jest, że zawsze musi być to nowa beczka. Oczywiście te beczki później po wykorzystaniu trafiają do całego świata whisky, tak, mhm. I dzięki temu mamy takie wspaniałe aromaty też w szkockiej, czy irlandzkiej, czy wszędzie, gdzie whisky się produkuje. Tak? Jakiś czas temu zarówno Loża Gentlemanów, jak i M&P, zresztą Loża Gentlemanów dzięki M&P, kupowaliśmy beczki Benriacha szkockiego, ale też ze świeżej dębiny. Tak. Też Biały Dąb Amerykański. I uwagi, jakie słyszałem odnośnie tych edycji, były takie, że to jest w zasadzie ostatni moment, kiedy ta whisky powinna być z tej beczki wyciągnięta, czyli też duże brawa dla mistrza destylarni, że taką decyzję podjął, że właśnie beczka już zaczyna powolutku wchodzić na charakter, zbyt intensywnie na charakter, tak, na charakter samej whisky, duszy whisky. No i teraz pytanie, czy to nie jest kolejny powód, dla którego bourbony są najczęściej dość młode? Czy nie tylko podatek dla aniołów, ale też rodzaj dębiny nie powoduje? Oczywiście, że tak. Mhm. No mówię, szybsze dojrzewanie to tak samo jak, nie wiem, w przypadku mniejszych beczek szkockich, tak, gdzie krótszy czas dojrzewania. Tu mówimy o niedużej beczce, bo to jest 200 litrów pojemności, mhm, tak, z Standard American Barrel. To jest te 200 litrów pojemności, więc to nie jest ani Sherry Butt 500 litrów, ani nawet większy robiony przez Szkotów z tego typu beczek Hogshead, tak? 250 litrów pojemności. Więc tutaj mówimy o stosunkowo niedużej beczce, w bardzo takich dosyć, no nie powiem ekstremalnych, ale takich do dojrzewania w wysokich temperaturach, tak? Czyli te warunki klimatyczne są zgoła odmienne od tych w Szkocji. No i destylaty dojrzewają szybciej po prostu, tak? Jasne, jasne. No i teraz sama nazwa Blantons. Blantons, z tego co pamiętam, to był jeden z pułkownik szefów? Blanton, tak. Pułkownik Blanton to tak osoba bardzo mocno związana z destylarnią, tak, przez wiele lat. No i też mówi się, że podobno w przeszłości wybierał beczki z magazynu, właśnie magazynu H, i częstował swoich gości. No i w 1984 roku jako single barrel, czyli bourbon z jednej beczki, trafił na rynek jako pierwszy bourbon, tak, który był butelkowany jako single barrel, czyli pojedyncza beczka, o tym trzeba zaznaczyć. No i nie poszli później już w ślady Blantonsa i destylarni Buffalo Trace, tylko no, tutaj no, zaznaczamy jedna specjalnie wybrana beczka. Każda beczka jest inna, tak? Charakter starają się utrzymać no właśnie na te dosyć stabilne warunki. Wspomnę jeszcze o tym, że Buffalo Trace ma ogrzewanie parowe, też byli innowacyjni w tym, że wprowadzili, aby zredukować ten taki niekorzystny wpływ może zbyt dużych skoków temperatury zimą, wprowadzili ogrzewanie parowe w swoich magazynach. Więc to troszeczkę ustabilizowało warunki. A podniosło cenę butelki, to już wiem, dlaczego Blantons jest drogi. Nie, para to może i z procesu destylacji i tego jest wykorzystywana, więc tam mają jakby jej dużo. W ogóle Buffalo to jest ogromny zakład, tak? Buffalo Trace to jest 130 akrów powierzchni, ponad 130 budynków, różne magazyny. To, co wspomniałem na początku, że to taki uniwersytet destylacji, bo no bo mówi się, że mają nawet 70 kilka różnych pięter do dojrzewania whisky, tak? Wow. To jest, jak mówimy o tradycyjnym szkockim magazynie, to mówimy o trzech poziomach beczek, mniej więcej. Ubita ziemia, kamienne ściany, niski dach, to jest taki tradycyjny szkocki magazyn. Tutaj mówimy o czteropiętrowych magazynach, gdzie, tak jak wspomniałem, na różnych piętrach są różne warunki do dojrzewania, różne wahania temperatur, tak? W cyklu nawet dziennym, bo się szybciej w ciągu dnia nagrzewa pod dachem, tak, później w nocy szybciej stygnie, tak, i spada ta temperatura, więc dzięki temu te warunki są różne, a jeżeli pomyślimy o tym, że magazyny mogą być, nie wiem, z drewna, mogą być z cegły, tak, mogą być jakieś stalowe, przykryte dachem, powiedzmy nawet w różnych kolorach, tak, co powoduje, że w danym magazynie, w związku z tym, że jeden dach jest na przykład brązowy, a drugi będzie czarny, już inny stopień nagrzewania i koncentracji promieni słonecznych, inne warunki panujące wewnątrz, tak? Więc no, tych receptur mogą tworzyć bardzo wiele, tak? Fajnie. No, chyba trzeba będzie się tam po prostu wybrać. Trzeba, będzie tak, na pewno. No, na pewno można, jeżeli wchodzimy i myślimy o jakiejś szkockiej destylarni, to mały budyneczek, nie, pomyślmy o Kilchomanie, tak? A teraz 130 budynków, które trzeba zwiedzić. Oczywiście jeszcze podegustować, tak? Więc myślę, że... Wycieczka na tydzień. Przynajmniej. Przynajmniej. Proszę Państwa, w tym odcinku opowiedzieliśmy sobie o historii produkcji Blantonsa.
W następnym odcinku opowiemy sobie, a nawet spróbujemy, jak smakuje ten wspaniały alkohol. Do zobaczenia. Do zobaczenia.